nastąpi. Żal mi cię trochę. Chcesz, to opowiem ci jedną ładną bajkę. Hela podskoczyła na stołku tak, że aż się elf obudził. Bajka! Niegdyś słuchała często bajek opowiadanych jej przez panią Ewelinę. Cicho! Biała w tej chwili jak opłatek, z dwoma strugami cichych, bujnych łez, zwolna toczącymi się po policzkach, z dwojgiem oczu sefirowych, wielkich, które zza łez podnosiły się ku niej z niemym, bezdennym, zda się, zdumieniem. Zrozumiała bajkę, ale dziwić się nie przestała. Elfku, cicho! No, nie śpi znowu. Słuchaj, bajka będzie długa i ładna. Przez przódy, przez dobry kwadrans. A teraz, jak gdyby w namiętny uścisk, rzucające się tony wiolonczeli i fortepianu. Co potem? Co było potem? Się wcale cichą jak sen, a wciąż podnoszącą ku niej pytające zza łez oczy rozebrała i na pościeli złożyła. Potem wzięła elfa, który już na podnóżku ułożył się był do snu i w kształcie pociechy zapewne położyła go na jej kołdrze. Nachyliła się i suchymi, wąskimi wargami... Elf zmęczył się niewygodną pozycją. Wysunął się spod jej ramienia i opadł na ławkę. Osunęła się też wkrótce na nią i dziewczynka. Oj, elfku, elfku, i ty, i ja, byliśmy tam niegdyś. Siedziała w wodzie. Ubranie jej było przesiąknięte wilgocią, że czuła spływające po jej plecach chłodne strumienie. Stopy jej, pod paryskimi, podartymi bucikami, nagie prawie, drętwiały. Patrz! Podniosła pieska i obok twarzy swej kosmaty pyszczek jej do szyby przycisnęła. Widzisz, elfku, wszystko tak samo, jak było. Wąsowe firanki, takie piękne. A tamto duże lustro, przed którym pani ubierała mię czasem. A tam, przez otwarte drzwi, widać pokój jadalny. Umilkła, pożerała oczami wszystko, co we wnętrzu mieszkania dostrzec mogła. Widzisz, elfku, ten kołyszący się fotelik. Jak na nim wygodnie siedzieć. Bywało, siądę i kołyszę się. Kołyszę się caluteńką godzinę. I lalka moja, ta duża, kołysała się ze mną. W pierwszej izbie zgromadzona rodzina mularza zbierała się do jedzenia wieczerzy. Jan, krępy, silny człowiek, z głową nastrzępioną twardymi jak sierść, a jak las gęstymi włosami. Tylko co wrócił od roboty. Twarz i ręce umył w konwi z wodą i zdjąwszy mularski fartuch swój, gliną i wapnem oblepiony, w kamizelce i rękawach grubej koszuli, zasiadł przy ścianie za stołem. Panowa nie rozpaliła ognia w piecu. Zdawać się mogło, że w izbie tej oprócz dwojga rodziców i trojga małego rodzeństwa nie było nikogo. Gdy jednak błysk płomienia oświecił ciemny, swój utkwiła w pochylonej nad pieskiem głowie Heli, a palcem uzbrojonym w srebrny naparstek z lekka jej dotykając wymówiła. Słyszysz? Pamiętasz? I ty kiedyś tam byłaś? Dziecko podniosło twarz, znacznie od paru dni pobladłą, i na starszą towarzyszkę patrzyło w milczeniu, oczami pełny... Długi rząd błyszczących guzików spiętymi, ale przez otwory, których przeglądały nagie prawie stopy, sięgało... Jednak szarzało się już zwolna i potem przeszywającą mgłą marcowego deszczu napełniała powietrze. Mgle tej brzegami znanych sobie dobrze uliczek, a potem ulic Helka przesuwała się zrazu prędko, potem coraz powolniej. Chwilami zmęczona bardzo przystawała. Patrz! Podniosła pieska i obok twarzy swej kosmaty pyszczek jej do szyby przycisnęła. Widzisz, elfku, wszystko tak samo, jak było. Wąsowe firanki, takie piękne. A tamto duże lustro, przed którym pani ubierała mię czasem. A tam, przez otwarte drzwi, widać pokój jadalny. Umilkła, pożerała oczami wszystko, co we wnętrzu mieszkania dostrzec mogła. Widzisz, elfku, ten kołyszący się fotelik. Jak na nim wygodnie siedzieć. Bywało, siądę i kołyszę się. Kołyszę się caluteńką godzinę. I lalka moja, ta duża, węgla. I podczas kiedy palacz po głowie się drapał, on stojąc jedną nogą na podmurowaniu, zwinny i giętki, za dwóch nastarczał w robocie.
I tak naprzeciw siebie szły w niebo dwa oddechy, fabryki i facjatki, niknąc w przejrzystych lazurach, może łącząc się w nich nawet. Matka od kilku chwil jadła coraz wolniej. Mieszała łyżką w talerzu, muchała w niego, ale barszczu nie ubywało jakoś. Kiedy więc chłopak wymiótł, co miał przed sobą i wąsiki runiejące wierzchem ręki otarł, pytała: a może byś, synku, jeszcze? Mnie dziś coś jakoś nie bardzo. Chciała mu dać poznać, że jej nie smakuje, ale bała się wyraźnie kłamstwem Boga obrażać. Zaledwie zjadł, żegnał się szerokim znakiem krzyża, całował matkę w zapracowaną, wychudłą rękę, chwytał furażerkę, a gwizdnąwszy na pożegnanie kosowi, zbiegał w trzech susach z facjatki na dół. Wdowa stawała wtedy w pośrodku izdebki, zebraną ze stołu serwetą w ręku i słuchała grzmiącego tupotu nóg synowskich. Czasem go wiatr wydymał jak żagle wielkiego statku. Czasem rozrywał niby kłęby paku, czasem pędził jak tuman czarniawy. A zadżdżyło się na świecie, to chmurą ciężką nad kominem stał i płatami po dachach się wieszał i tłukł się nad ziemią, nie wiedząc, kędy się dziać. W izdebce robiło się weselej, ogień trzeszczał na kominku, a kos darł się aż do ruszeń. A kiedy na niebie księżyc w pełni stanął, całe ono widzenie ogniste topniało w blaskach miesięcznych. Późnym wieczorem dopiero wracał syn i już od progu znowu wołał: mamo, jeść! A razem z tą młodą, silną postacią wstępowało w progi izdebki wesele, śmiech i swoboda. Matka coraz to na twarz tam powiodła oczyma. Rada by już zbudziła jedynego syna, ale głębokie uśpienie chłopca wstrzymywało ją. Niech tam, szeptała półgłosem, niech ta jeszcze zdziwluchno pośpi. Dopiero kiedy się rozległ przeraźliwy świst puszczonej pary, wołała na chłopca: Marcyś, a Marcy, wstawaj, synku, gwiżdżą. Chłopak odwrócił się głową do ściany. To kos, mamo, mówił w pół przytomnie. Co tam, synku? A gdy chłopcu głośno zaszczękały zęby, przysiadła przy nim, przycisnęła głowę jego do swych wyschłych piersi i tak go kołysała, jak kiedy niemowlęciem był. Chłopak się ukoił, utulił wreszcie i na poduszkę opadł. Stanęła przy drzwiach i nasłuchiwała oddalających się kroków. Lekkie były, raźne, swobodne, zwyczajne młode nogi. Nawet spaczone i spuchniałe schody nie skrzypiały dziś, tak jak zazwyczaj. Dopiero, kiedy chłopak drzwi za sobą zatrzasnął, rzuciło się w niej serce jakimś nagłym strachem. Dziękuję Państwu i lektorom za ten spędzony pięknie czas sobotnie przedpołudnie. Zapraszam teraz Państwa jeszcze na wystawę do biblioteki i na poczęstunek taki drobny, bo pewnie zasłoną w gardłach. A przy okazji zobaczycie Państwo wystawę Stanisław Moniuszko, mój rok. Jeszcze raz dziękuję w imieniu własnym i organizatorów i zapraszam na przyszły rok, na kolejną odsłonę. Dziękuję, że Państwo tak chętnie czytali. Czytało nas 63 osoby.